Marta! Marta! Linki Master! Linkiewicz! Zwyciężczyni pojedynku z Esmeraldą Godlewską. Cześć, Marto. I moi drodzy, debiut na Fame MMA 4. Nowa zawodniczka. Aniela Lilmasti Bogusz. Zapraszam Anielę. Wejście w wielkim stylu. Cześć Anielo, witam Cię. Cześć. Jesteś tego pewien? Jesteś tego pewien? Bo ja lubię bardzo dużo mówić. Będziecie tego żałować. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I teraz tak, co wy myślicie, że ja nie śledziłam Fame MMA Instagrama? Po wstawieniu zdjęcia z zapytaniem, czy kogo chcecie zobaczyć w kolejnej gali Fame MMA, jak zaczęłam czytać komentarze, to mi się uśmiech na twarzy pojawił. Lilmasti, 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 Lilmasti. Mam jeszcze trochę czasu? Masz, rzeczywiście. Więc jestem, kochani. Która to jest kamera, widzowie? Tutaj, na samym środeczku. Na samym środeczku. Tak, wszystkie tu trzy są skierowane w twoim kierunku. Jestem dla was, moi kochani, spełniam wasze marzenia. Dobra, no to przejdźmy teraz do tego. Do tego. Wiem, że są osoby, które mogą nie wiedzieć, kim ja jestem i ja tego w ogóle nie rozumiem, bo ja jestem legendą internetu. Ja internet stworzyłam. Stworzyłam. I tak, dziękuję bardzo oczywiście włodarzom za zaproszenie mnie. Dziękujemy również. Fantastyczna przygoda, cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć. Kto nie wie, no to mam bardzo duże doświadczenie w sportach walki. Zapasy trenowałam 6 lat. Wicemistrzostwo Polski zdobyłam. Zawody ogólnopolskie zaliczone, międzynarodówki, więc bardzo dobrze czuję się w walce. Ale nie tylko jeśli chodzi o sport, ja uwielbiam po prostu walczyć. Walczy całe życie o siebie. Kto nie oglądał jeszcze mojego filmu na YouTubie, to powtórzę. Ja walczę o siebie całe życie. O wartości, jakie chcę przekazywać, o swój światopogląd. Tak, patrzcie, słuchajcie, tutaj jest bardzo dużo ludzi i tu się nic nie dzieje, niech będzie show. Come on, to jest show. Dobra, przejdźmy do setna. Marta. Martita. Ty wiesz, że ja cię kocham. Ja z Martą nie miałam nigdy żadnej spiny. Ty wiesz, że ja cię kocham, ty wiesz, że ja cię uwielbiam i w zasadzie jako jedyna z twórców wyciągałam zawsze do ciebie rękę. Nawet przed galą napisałam do ciebie na Instagramie: dziewczyny, dajcie czadu. Trzymam za was kciuki. Ale to, co pokazałyście na konferencjach i przede wszystkim po walce, wygranej walce, Marta. Zbezcześciłyście imię kobiet. Sponiewierałyście płeć żeńską i ja jestem tutaj teraz po to, żeby to naprawić, żeby pokazać klasę. No i tym chyba mogę już zakończyć swoje przemówienie. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, Lilmasti. Wielkie brawa, wielkie brawa. Przygotowała się. Marta, chcesz odpowiedzieć? Szczerze to nie. Dziękujemy za konferencję. Dobrze, kochani, no rzeczywiście to było bardzo, bardzo... rozpoczęło się to grubo i myślę, że parę pytań, które miałem, już odpadło. Ale w takim razie przejdźmy do chłopaków. Na pewno będzie się tutaj działo i taki początek bardzo niestandardowy, oryginalny. No ale taki właśnie jak Lilmasti, oryginalny. Dobrze, więc... w tym momencie, Kniaziu, pytanie do ciebie. Co twoim zdaniem rozpoczęło wasz konflikt i czy to... Kniaziu. Co twoim zdaniem rozpoczęło wasz konflikt? Bo powiedzmy sobie szczerze, ostatnimi czasy to jest bardzo duża pożywka dla ludzi w internecie. Więc w tym momencie, korzystając z tego, że jest tak dużo osób, tak dużo widzów w tym momencie, powiedz, jak to naprawdę było? Ogólnie tak, to dużo by było teraz do wyjaśniania. Odesłałbym was wszystkich do filmiku, który znajduje się u mnie na kanale na YouTubie. Kniaziu, cała prawda o klaunie z Koszalina. Tam jest wszystko wyjaśnione.
No ale w tym momencie powiedz też dla widzów, że zanim, chociaż w skrócie, od czego, jak rozpoczął się wasz konflikt i dlaczego uważasz, że to nie... Chodziło tutaj o stream charytatywny. Stworzyłem akcję, która była stricte stworzona na potrzeby streamu charytatywnego, a chłopaki niestety nie stanęli na wysokości zadania. Mogę zabrać głos? Jak najbardziej. Ogólnie cała akcja właśnie się zaczęła przez ten stream charytatywny. Ogólnie działaliśmy jako grupa, w której Knaziu, ty również byłeś w tej grupie. Nie byłem w waszej. I tutaj nie było czegoś takiego, że ja nie chciałem zrobić tego streama, tylko cię nie zgraliśmy jako grupa. Jeżeli pokażesz mi wiadomość, że pokazałem ci, że tak ci napisałem, to zwrócę ci honor. Na razie u mnie tego honoru Adrian, nie masz. Adrian, no. Ja nie mówię, że to ty. No właśnie. Wiesz o tym, że to Michał i to ty. Nie Michał, wszystkim. Ja. Ty, Michał, ja i DJ Palaside, ale i Tomasz. Słuchaj, tak ja jak nie miałem stroju. Ja tak jak nazywałeś nas grupą, tak do końca nazywaj nie. Grupą, tak? Ja strój wam oddałem. Michał go zabrał i Michał był za to odpowiedzialny. Michał do mnie wysyłał wiadomości typu sorry Meduza no time, DJ to samo, zalatany i tak dalej. Ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy, że poświęciłem swój czas, pieniądze, aby stricte dobra, poświęciłeś swój czas. Poczekaj, poświęciłeś swój czas. A wy nie mogliście dzięki kurwa nam, znaleźć dzięki nam, godzin dzięki nam tak akcji? Naprawdę, twoja dziewczyna ma dużego Instagrama. Dzięki nam, zajebiście. Człowieku. Wasze dzięki, Instagramy wcale też się nie rozwinęły. Dzięki nie? Nam, dzięki nam, masz możliwość promowania wódki na swoim Instagramie. Zajebiście. Jeżeli wiesz, zajebiście. To sam tak powiedziałeś, głównie oglądało akcję z Klauna z Koszali na dzieci. A ty jakiś czas później promujesz wódkę i jeszcze wmawiasz, że my jesteśmy pazerni na pieniądze. Człowieku, weź się zastanów nad tym, co ty w ogóle mówisz, nie? Jestem dorosłą osobą i mogę promować wódkę. Tak też uważam. I nie zachęcam młodocianych do spożywania alkoholu, więc nie rozumiem, w czym problem. No, jednak pokazujesz się z tą wódką publicznie na Instagramie, który zbudowałeś głównie na dzieciach. Szkoda, że ty piksy kupujesz w Koszalinie, w tym, w Cezarze. Ja piksy? Tak. Aktualnie mogę powiedzieć ci, że nigdy w życiu nawet nie spróbowałem czegoś takiego. Zdarzało mi się zapalić czasami. Takich twardszych narkotyków nigdy nie dotykałem, nie wiem skąd masz takie informacje. Ale ja też mam taką informację, że...